Jago, dzisiejszy kolor zakupowy będzie poświęcony kotkowi. Temu tutaj dzidzikowi, który ze mną jest i się na was patrzy. I tak jak zauważyliście, też kocie łóżka i kocie łapki i koci t-shirt. Słuchajcie, dawno nie było na moim kanale żadnego haulu zakupowego i w sumie odeszłam od tego formatu nie bez powodu. Ja po prostu nie robię zakupów, a jeżeli już robię, to zawsze są to te same zakupy. Tym jednak razem zostałam zainspirowana do tego filmu przez mój Instagram. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie i na jednym, który dotyczy mnie, i na drugim, który dotyczy cosplayu, doskonale wiecie, że czasami robię zabawy instagramowe na Instastory. Podczas jednej z zabaw zapytałam was, czy możecie napisać mi coś, do czego się mogę odnieść. Na przykład, czy jest to prawda, czy jest to fałsz, czy jest to trochę prawda, trochę fałsz. Pojawiło się bardzo dużo różnych ciekawostek i w tym właśnie ta jedna. Czy lubię kotki, czy kocham kotki, kocham kitku i tak dalej. Oczywiście tak, jest to prawda. Zresztą widać po mnie, widać po tym, czym się otaczam. I właśnie pomyślałam, że ten haul zakupowy będzie poświęcony tylko kocim gadżetom, które nagromadziłam i których wam nie pokazywałam. Jakoś tak przez ostatnie parę miesięcy, parę tygodni. Też jak wiecie, ostatnio była przeprowadzka, więc też nowe rzeczy się nagromadziły. Mam tego może nie jakoś tak bardzo dużo, jak wy sobie wyobrażacie, ale całkiem sporo i pomyślałam, że zrobię różne sekcje, co by było mi łatwiej opowiadać, gdzie co kupiłam, jaka była historia tego produktu i wiecie, takie mini story time przy okazji. Zacznę od tego, że na dole podałam kurs jena, żebyście wiedzieli, co ile mniej więcej kosztowało. Na moment, w którym to kupowałam, pewnie cena była delikatnie inna, ale wiecie, kurs walut się zmienia. Więc nie przedłużając, może przejdziemy do pierwszej kategorii produktów. Jest to kategoria ubraniowa. Jak widzicie, mam na sobie kocie łóżka, o które bardzo często pisaliście na moich live'ach, na których właśnie byłam w kocie łóżka. Kocie łóżka zostały zakupione w sklepie Don Quixote. Don Quixote jest to taki, nie wiem jak to powiedzieć, dom towarowy, w którym znajdziecie wszystko. Jest to raj dla turystów. Tam po prostu jest, no, co tylko chcecie. Od cosplayu, po kosmetyki, po słodycze, torby, gadżety. Co tylko sobie zapragniecie. I właśnie na sekcji cosplayowej znalazłam kocie łóżka. Nie pamiętam dokładnie, ile kosztowały w tym momencie, ale wydaje mi się, że nie więcej niż 300 jenów. I takie kocie łóżka, one są na spineczkę, pokażę wam tutaj oczywiście. Widzicie, tak one wyglądają, są na taką spinkę, można je też włożyć na opaskę. Oczywiście na opasce już wtedy tak nie bardzo mamy kontrolę nad tymi łóżkami, więc ja zawsze robię to wszystko na spinkę. No i tak sobie wybrałam w kolorze brązowym i w kolorze czarnym. Chciałam je używać do cosplayu, ale czasami też właśnie używam na live, kiedy z wami rozmawiam. Drugą rzecz, którą chcę wam pokazać, jest to ta bluza. Jak widzicie, ma słodkie kocie łapki. Już widzieliście ją na jednym z moich filmików, ale nie powiedziałam wam, ile ona kosztowała, gdzie ją kupiłam i co to jest za bluza. Jest to bluza z kociemi uszkami oraz z kocimi łapkami, a do kompletu ma spodenki z kocim ogonkiem. Tak to właśnie wygląda i ta bluza została zakupiona w sklepie Tutu Anna, Japończycy to czytają jako Tsutsu Anna, na Harajuku w Takeshita Dori, czyli no, ta wiecie, najbardziej popularna ulica na Harajuku, to tam właśnie to kupiłam za 3000 jenów z podatkiem, bo oczywiście wiecie, do wszystkiego jest podatek 8%, także za 3000 jenów z podatkiem i to był taki zestaw one size, także no, troszeczkę może się wydawać przykrótka, ale jeżeli rękawy się zgadzają, to dlaczego nie? Jak wiecie, moją kolejną miłością są kocie skarpetki i ogólnie dziwne skarpetki i tutaj mam dla was dość sporo różnych takich nowości. Dla niektórych może nie nowości, jeżeli śledzą moje wszystkie filmy, to na pewno je widzieli. Ale pierwszymi skarpetkami, jakimi się zachwyciłam, są to te domowe skarpetki z szarym kotkiem. One są bardzo mięciutkie, bardzo wygodne. Co prawda stopa się w nich trochę poci, ale skarpetki zmienia się codziennie, więc to nie jest żaden problem. Tutaj mam jeszcze drugą parę, jest to takiego samego materiału, również kotka, tym razem niebieska, gwiazdki, ale też czarny kotek na dole. Obie te skarpetki za parę kosztowały 150 jenów, zostały zakupione w Daiso. Z tego samego sklepu mam jeszcze dwie nowe skarpetki, które są nowością, ponieważ jest to wszystko na sezon wiosenny. I tutaj mam właśnie takie skarpeteczki białe i czarny kotek z motywem srebrnej i złotej nitki, która prezentuje się właśnie w ten sposób. Te skarpetki już kosztowały 100 jenów i również są do zakupienia w sieciówce Daiso. Kolejne skarpetki są to skarpetki, które również wam pokazywałam już na filmie i był to film z przeprowadzki, ale zakładam, że nie wszyscy widzieli, także pokazuję jeszcze raz. Są to skarpetki wykonane z bardzo ciepłego materiału, są to skarpetki zimowe, więc już nie są w sprzedaży, a jedna taka para kosztowała 150 jenów. One mają wzór kocich łapek i kocich
mordek, także bardzo w moim stylu. Był jeszcze w kolorze białym, ale jak wiecie, ja za białym tak średnio przepadam, zwłaszcza jeżeli chodzi o skarpetki, bo przecierają się i robią się szare, więc zdecydowałam się na kolor szary i czarny. Jeżeli chodzi o skarpetki, mam tutaj jeszcze dwie pary, które zakupiłam będąc w Kyoto pod świątynią Fushimi Inari. Tam jest tak bardzo dużo kramików dla turystów i tam właśnie zakupiłam sobie skarpetki dla turystów. Jak opowiadałam w filmie, gdzie popełniłam ogromną gafę podczas przeliczania, ile taka para skarpetek kosztuje. Chodziło mi o to, że w 3 paku te skarpetki po prostu wychodzą taniej o około 100 jenów. Więc zakupiłam właśnie takie skarpetki z pagodą i sakurą, pod którą przeciągają się koty, oraz kota z tobołkiem, który ma koci ogonek i kocie łapki z tyłu. Także taki motyw bardzo fajny. Tak jak mówiłam, w 3 paku takie skarpetki kosztują 900 jenów, także to nie jest tak naprawdę żaden wydatek, a osobno około 450 jenów plus podatek. I ostatnią rzeczą w kategorii odzieżowej jest to moja piżama, którą pewnie już widzieliście, ale nigdzie w sumie o niej nie mówiłam. Jest to piżama również wykonana z bardzo miękkiego, przyjemnego materiału, zapewne jest to poliester. Jest to różowa piżama w białe kotki, podejrzewam, że jest to jakiś ragdoll albo coś tego typu. Ta piżama ma bardzo wygodny dekolt, nie wiem jak to nazwać, to dziura na głowę. Ona jest bardzo wygodna, bardzo miła, nic nie gryzie, nic nie drapie. Serdecznie polecam, ją kupiłam w sieciówce Passporto i kosztowała mnie 1500 jenów wraz z spodenkami, jak tutaj widzicie, prezentują się bardzo ładnie, taki różowy zestaw dziewczęcy, bardzo też one size, więc nie miałam za bardzo możliwości wyboru innego rozmiaru. Kolejną kategorią jest to kategoria dom i tutaj bardziej chodzi mi o rzeczy takie do dekorowania domu, a też takie bardziej praktyczne. Jedną rzeczą, którą już Wam pokazywałam, pewnie widzieliście na filmach, są to takie skarpeteczki. W kształcie tutaj ja mam akurat kotka, bo dzisiaj jest haul z kotkami, ale widzieliście na moim jednym vlogu z pieskiem i są to ochraniacze na nogi do stołu, stołków i tak dalej. Także taki właśnie wydatek, 4 takie skarpeteczki w kształcie kotka kosztują 100 jenów, oczywiście sieciówka Daiso. I z tej samej sieciówki mam również bardzo cudowną, bardzo uroczą poszewkę na poduszkę. Are you kidding me right now? Także przeurocza, ona kosztowała akurat 200 jenów. Tutaj ma z tyłu takiego kotka białego, który zagląda. Jest ona wykonana z grubego materiału, także to się nie popsuje, nie zniszczy zaraz po jednym umyciu, po jednym używaniu. Jest trochę sztywna, więc do spania się nie nadaje, ale to jest typowo właśnie poszewka na cushion, czyli takie, jak to się mówi, poduszki ozdobne, tak żeby sobie ładnie leżało i powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawdza. Tłumacząc właśnie tą frazę na język japoński, mamy coś typu fuzakere nia, także no jak to powiedziałam Pimpkowi, to stwierdził, że bardzo dobrze, że kupiłam tą poduszkę, jest bardzo w moim stylu. Kolejną rzeczą też jeszcze w takich domowych, ale już bardziej kuchennych kategoriach są to foremki, które również mogliście zobaczyć u mnie na kanale, na filmie poświęconym walentynkom, gdzie robiłam czekoladki walentynkowe i są to właśnie takie foremki w kształcie kocich łapek i kocich mordek. Oczywiście jedna foremka 100 jenów, sieciówka Daiso, jeżeli chodzi o niebieskie foremki, sieciówka Kiandu, jeżeli chodzi o czarne foremki. I powiem Wam, że dalej używam, dalej robię czekoladki bez powodu, bez okazji i dla mamy, i dla Pimpka, i dla całej rodziny, bo po prostu się cieszą, a te czekoladki zawsze wychodzą i zawsze są tak samo urocze. Będąc w kuchni, tutaj przychodzę do kolejnego zakupu i jest to niespodziewany zakup z innego sklepu, bo jest to sklep Nitori. I w Nitori może nie tyle zakupiłam sobie, co dostałam od Pimpka taki właśnie czajniczek do parzenia herbaty. W środku ma również siteczko, jest on na 700 ml, także niesamowicie się ucieszyłam, bo jak doskonale wiecie, ja codziennie piję i zieloną herbatę, i rojbosa, i jakieś ziółka sobie zawsze zaparzam, także taki czajniczek bardzo mi się, czajniczek, imbryczek w sumie bardziej, bardzo mi się spodobał, bardzo jest w moim stylu, no i oczywiście jest niesamowicie pożyteczny, no bo jak ktoś pije tak dużo jak ja, jak wiecie, piję około 3 litrów płynów dziennie, no to co się dziwić, że cały czas jest w użytku. Do tego dochodzą kubeczki również z Nitori, które zakupiłam już jakiś czas temu, ale parę osób o nie pytało. Są to zwykłe kubeczki, białe z czarnym środkiem i czarne z białym środkiem. Jeden taki kubeczek 250 jenów, także myślę, że bardzo tanio jak na Nitori. Przy swój prosty design pasują do wszystkiego i do każdej okazji i nikt nie twierdzi, że jest to dziecinne. A teraz coś z nowej kolekcji, totalnie z nowej, bo kupiłam to parę dni temu, w sumie 2 dni temu, więc jeszcze nie było w użyciu. I mam tutaj na myśli talerzyki z nowej kolekcji Daiso, czyli sklepu po 100 jenów, bo jak wiecie, uwielbiam ten sklep i często do niego zaglądam. I tutaj właśnie mamy dwa
talerzyki, jeden z kotkiem, który się uśmiecha, drugi z kotkiem, który po prostu no, wygląda jak ja, kiedy widzę coś nowego z Shingeki no Kyojin. Jeden taki talerzyk 100 jenów, są również w kolorze białym i w kolorze takim brudno-popielatym różowym. Takie wiecie, modne kolory. No i właśnie takie talerzyki pomyślałam, że idealne na śniadanie, kiedy robię sobie kulkę ryżową albo kiedy sobie usmażę jajko. A zazwyczaj smażę sobie jedno albo dwa jajka, więc idealnie się zmieszczą na taki talerzyk. A teraz hit nad hity, po prostu rzecz, której na pewno nie ma w Polsce, której na pewno nie kupicie w Polsce i na pewno nie widzieliście w Polsce. A mam tutaj na myśli siamodzi. Co to jest siamodzi? Siamodzi to nic innego jak łopatka do wyciągania ryżu z sojhanki, czyli z rice cookera. Taką łopatkę możecie kupić również w sklepie Daiso za 100 jenów. Łopatka imituje koci ogonek, a przez to, że jest to jak w kształcie kotka, niesamowicie wygodnie się jej używa. Teraz zauważyłam, że jeszcze jeden malutki produkt umknął mojej uwadze, ale nie dziwcie się dlaczego, ponieważ jest on bardzo malutki. Mam na myśli tutaj tego małego kociaka, który jest po prostu zwykłą gąbką do czyszczenia powierzchni takich jak łazienka, takich jak kuchnia. Wystarczy bez żadnego płynu, bez żadnego detergentu, sama woda i takiego kotka można postawić i w łazience, i w kuchni i niesamowicie się sprawdza, ma powierzchnię gładką oraz powierzchnię chropowatą. Takie kotki kupiłam w 6-paku, więc starczą na dłużej, a taki 6-pak kosztuje 100 jenów, również w sieciówce Daiso. I myślę, że na tym zakończę już ten film. Mam nadzieję, że moje gadżety z kotami się Wam podobały. Jeżeli znacie jeszcze jakieś gadżety z kotami, dajcie mi koniecznie znać, wpiszcie mi jakieś linki albo jakieś polecane sklepy, cokolwiek. Ja uwielbiam kociaki i też zawsze celuję w czarnego kotka, więc jeżeli znacie jakąś firmę, jakąś markę, która robi gadżety z czarnymi kotkami, koniecznie dajcie mi znać. Widzimy się w następnym filmie oraz na Instagramie. A ja zapraszam Was również na grupę na Facebooku i na mojego Facebooka, gdzie dalej nie dobiliśmy do 1000, więc serdecznie Was zapraszam, żebyście zalajkowali tą stronę. Widzimy się w kolejnym filmie. Bye, bye!